Odpowiednie przechowywanie jedzenia w lodówce ma wpływ na smak i zapach potraw, a ponadto sprawia, że produkty żywnościowe dłużej zachowują świeżość. Poznaj tajniki właściwego przechowywania żywności. Żadna współczesna gospodyni nie wyobraża sobie swojej kuchni bez lodówki, która niezwykle ułatwia bezpieczne przechowywanie jedzenia. W lodówce możemy przechowywać niemal każdy rodzaj żywności, zarówno mięso, wędliny, sery, produkty mleczne, ciasta, jak i warzywa oraz owoce. Żeby jednak lodówka dobrze spełniała swoje zadanie, warto wiedzieć, jak ją właściwie użytkować i jakich produktów nie należy w niej trzymać. Przeczytaj także, gotuj na święta i nie marnuj. Jak przechowywać jedzenie w lodówce? Produkty żywnościowe należy układać we właściwych miejscach, zgodnie z wymaganą dla nich temperaturą przechowywania, a zatem, warzywa i owoce, oczyszczone. Umyte i wysuszone warzywa należy przechowywać w specjalnie dla nich przeznaczonych szufladach na półce najbardziej oddalonej od zamrażalnika, gdzie jest najwyższa temperatura. W szufladach należy również przechowywać owoce. Cytrusowe myjemy przed włożeniem do lodówki, zaś owoce nietrwałe, typu maliny, truskawki, trzymamy w miseczce i myjemy dopiero po wyjęciu z lodówki. Szufladę możemy wyściełać kilkoma warstwami ręcznika papierowego, który pochłonie nadmiar wilgoci. Świeże mięso i ryby należy przechowywać w najbardziej chłodnej części lodówki, czyli na półce ponad szufladami na warzywa. Przed włożeniem do lodówki mięso i ryby powinny być umyte, posolone. Można je też skropić sokiem z cytryny. Dzięki temu opóźnimy rozwój drobnoustrojów, produkty mleczne, kefiry, jogurty, maślanki, dżemy, powidła i ciasta przechowujemy na górnej półce, wędliny, przetworzone mięso, masło, żółte sery, twarogi, jajka, na środkowych półkach. Wędliny i produkty o silnym zapachu powinny być opakowane w folię spożywczą lub papier, słoiki z otartymi przetworami, sosy, chrzan, ketchup, musztarda i tym podobne. Trzymamy na bocznych półkach na drzwiach lodówki. Jakich produktów nie należy trzymać w lodówce? Nie powinno się przechowywać w lodówce żywności o silnym zapachu, chyba że jest to niezbędne, wówczas należy je dokładnie zapakować i zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się silnej woni. Nie należy przeładowywać lodówki, zbyt duża ilość produktów żywnościowych utrudnia prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz lodówki. Z oczywistych względów nie wolno trzymać w lodówce produktów zepsutych, nieświeżych czy spleśniałych. Nie należy wkładać do lodówki potraw ciepłych lub gorących, bo wówczas podnosi się w jej wnętrzu temperatura, a na ściankach lodówki osiada szron. Nie przechowujemy w lodówce produktów suchych i sypkich, typu kasza, cukier, ryż, płatki, gdyż mogą nabrać wilgoci. Nie należy trzymać w lodówce miodu, bo stwardnieje. Nie powinno się przechowywać w lodówce pieczywa, bo szybciej szczerstwieje. Jeśli kupiliśmy zbyt dużo chleba czy bułek, lepiej je zamrozić. Także kawy i herbatę nie przechowujemy w lodówce, bo bardzo tracą na smaku i aromacie. Nie ma potrzeby przechowywania w lodówce nieotwartych produktów w puszkach, słoikach i butelkach. Między innymi konserw mięsnych czy rybnych, gotowych sosów i potraw, napojów, olejów i oliwy. Olej i oliwę przechowujemy w suchym i ciemnym miejscu. Również po otwarciu nie trzeba ich trzymać w lodówce.